Dzisiaj prawdziwa bombardierka zespołu Enea Piłkarzyczny Poznań, Agata Wasiak. Nie było Cię w stanie zatrzymać chyba w tym meczu. Cieszę się oczywiście z mojego występu, ale gratulacje należą się całemu zespołowi. Każda dzisiaj dorzuciła przysłowiową cegiełkę i to wspólnie cieszymy się dzisiaj na koniec, także gratuluję całemu zespołowi. Jak to było, jak w trudnych momentach zespół nie wiedział co, to podawał piłkę do Agaty Waszek i ona strzelała gola? Cieszę się ze skuteczności, ale jeszcze ktoś mi podał, także bardzo się z tego cieszę. Troszeczkę nerwowo, bo w tej drugiej połowie najpierw prowadziłyście do przerwy jedną bramką, później przegrywałyście pięcioma. No i metamorfoza, nieprawdopodobna walka do końca. Tak, dzisiaj był roller coaster. Faktycznie myślę, że widowisko dla kibiców było udane. Mogło się podobać. Cieszymy się, że z tego thrillera wychodzimy zwycięsko. Powiedz, czy kluczem do przynajmniej tego remisu w normalnym czasie nie było ustawienie 4 plus 2 w drugiej połowie, wyłączenie dwóch czołowych zawodników Korony Kielce? Tu trenerka zarządziła, ona jest od tego. Cieszymy się, że to zaowocowało i przyniosło pozytywny skutek. Teraz pytanie, co będziesz robić święta w Nowy Rok, bo teraz długa przerwa. Opisz treningu, co będziesz robić? Jadła karpia i serniczek. Oczywiście żartuję, święta w gronie rodzinnym. A Sylwester gdzie? A to jeszcze nie wiem. Agata Wasiak dzisiaj nie do zatrzymania przez bramkarki Korony Kielce, bombardierka MVP tego spotkania. Agata Wasiak, duże brawa. Dziękuję.